tajemnicę tworzenia. Chciałem napisać coś w stylu Krzysia. Kiedy dożyliśmy tych lat, które mamy, i kolejnym krzyżykiem los przygiął nam karki, zastanówmy się razem, ile mogą jeszcze udźwignąć tych krzyżyków wysłużone barki. I co mamy robić po porannej kawie? Usiąść w parku, poplotkować, po mieście się włóczyć? Jeszcze czas na to przyjdzie, bo my 5 lat temu postanowiliśmy, że jeszcze będziemy się uczyć, że potrzeba nam wyzwań, którym damy radę, nie bójmy się tego, trzeba nam podniety. Więc nie tam jakieś kursy kroju, kursy szycia, my wysoko mierzyliśmy w uniwersytety. Chciałem napisać coś w stylu Krzysia. Jemu to lekko to idzie. Chociaż to uczelnia już 3 wieku, zobaczyliśmy okiem jeszcze całkiem bystrym, że kiedy skończymy da los tę uczelnię, to żaden z nas nie będzie na pewno magistrem. Lecz my nie chcemy kapciami szurać po pokojach, gnąc przy tym kolana w reumatycznych bólach. Chociaż mówią, że młodość musi się wyszumieć, a starość jedynie musi się wyszurać. To dla nas 5 lat temu zabrzmiał Gaudeamus. Do nauki z ochotą wtedy przystąpiliśmy, a co do mundurków? Dopiero w tym roku wszyscy takie niebieskie żeśmy założyliśmy. Chciałem napisać coś w stylu Krzysia. Jemu to lekko to idzie. Siadłem nad kartką, pełen nadziei, a mnie się choroba nie kryje. Chciałem napisać coś w stylu Krzysia, lecz on to coś innego. Więc ja krótko życzę na 2. 5-lecie wszystkiego dobrego.